Fabian, od Julki zacznijmy, dobra? Bo widzisz, nawet nie byłem na bieżąco, jak się okazało, jeśli chodzi o jej wiek, no to tak przypomnij starszemu koledze. No, najpierw orzechy na pamięć dla ciebie, a tak na poważnie, no to co, no, 4-latka, coraz większe problemy, jak to się mówi, małe dziecko, małe problemy, trochę większe problemy, ale najważniejsze, że jest zdrowa, uśmiechnięta i na tym się skupiamy. No i najważniejsze chyba też, że gdzieś jesteście jako rodzina razem w miejscu, to nie jest ta sytuacja, gdzie ty pracujesz tu, rodzina gdzieś kilkaset kilometrów dalej, to chyba jest przede wszystkim takie najfajniejsze, to też daje fajniejszą pracę, prawda? No zdecydowanie, ten okres w Nowosybirsku, który akurat mieliśmy, no to te nie kilkaset, tylko kilkanaście tysięcy kilometrów rozłąki na pewno nie było łatwe, zmiana czasu, różnica czasu. Więc tutaj jest wygodnie pod każdym względem i nie ma co ukrywać, że no gdzieś ten Rzeszów blisko naszemu sercu jest, bo to nie jest pierwszy, drugi rok, tylko naprawdę to już jest nasz siódmy, ósmy sezon. Pamiętasz jeszcze coś z Częstochowy? Tam chyba od Gruszki wynajmowałeś wtedy mieszkanie, nie? To był twój pierwszy zawodowy kontrakt. Andrzej Stelmach. Nie u Piotrka, tylko u Andrzeja Stelmacha. Tak. Wynajmowałeś mieszkanie. Co ci z tamtego czasu, gdzieś tego początku zostało w głowie? No pierwsze szlify, jakieś pierwsze poznanie szatni takiej męskiej. Mieliśmy zawodników juniorów, tak jak byłem ja, Łukasz Wiśniewski, Paweł Zatorski. A mieliśmy zawodników, którzy mieli blisko 40 i to były dwa inne światy, gdzieś nas wprowadzali w to życie sportowców. Może nie zawsze tymi dobrymi ścieżkami, ale też to nas uczyło i budowało charakter. Więc kibiców oczywiście, no nie będę oszukiwać, że kibice w Częstochowie na hali Polonia no byli topowi. No właśnie, bo gdzieś was od początku z Zatorem tak łączyła, bo i to samo pokolenie, chyba ten sam rocznik i ta sama generacja. Ty przeszedłeś taką klasyczną ścieżkę, prawda? Powiedziałbym warszawską klasyczną ścieżkę, bo to była i Wola, bo to było i Metro. To oczywiście była Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale, a chyba z MOS-em to masz najwięcej sukcesów takich jeszcze, nazwijmy to kadecko-juniorsko-dziecięcych, ja to tak nazywam. Tak. No z MOS-em udało się wygrać dużo, ale co najważniejsze, jakby ten klub dał mi tą taką radość. Oni tam wymagali i staraliśmy się być profesjonalni, ale dalej byliśmy dzieciakami, jak powiedziałeś. I to było najważniejsze w tym, że trenerzy potrafili w nas cały czas, że tak powiem, tą ciekawość wzbudzać do siatkówki, a nie tylko sukcesy były najważniejsze. Ten klub nad tym nie polega, żeby wygrywać, tylko myślę, że oni mają do dzisiaj jakby największą frajdę z tego, że potem jako seniorzy są sukcesy, czy to reprezentacyjne, czy klubowe, tylko mają sukces z tego, że doprowadzili gówniarza do seniorskiej siatkówki. Przejmowałeś reprezentację po kimś, po kim nie było łatwo przejąć reprezentację. Mi nie chodzi nawet o czyste umiejętności siatkarskie, no ale pewną osobowość, znaczenie dla zespołu, wiemy, mówimy o Pawle Zagumnym, bo to był taki rozgrywający, który podejrzewam decydował nie tylko o tym, co dziś gramy na boisku, ale on dużo decydował też w szatni. On mało mówił, ale jak mówił, to go słuchali. No a ty byłeś tym kolejnym wielkim, uzdolnionym rozgrywającym nowego pokolenia. 2014 rok i to Mistrzostwo Świata, nie? No to było, no jasne, że tak, gdzieś tam Paweł był, jaki był, i to mówię w dobrym słowa znaczeniu, miał swój charakter, lepszy czy gorszy, nieważne, ale do czegoś go doprowadził, więc większość osób pewnie go nie lubiło, ale myślę, że on się tym nie przejmował, bo tylko miał... I do dzisiaj się chyba nie przejmuje. Dokładnie, do dzisiaj się nie przejmuje, bo jest sobą. Gdzieś tam pokazał jakąś ścieżkę, jakiś charakter, jakąś drogę. Ja będąc przy nim w 2014 roku na pewno mogłem gdzieś zobaczyć. No dobrze, ale właśnie, to był stres znaleźć dla ciebie, tak? Ty wtedy jeszcze młodego, ta jego obecność cię stresowała, czy nie? Nie, raczej nie. Myślę, że mieliśmy z Pawłem fajne, że tak powiem, taką relację, stosunki. Ja go oczywiście szanowałem, bo był po pierwsze starszym zawodnikiem z wieloma sukcesami, a on myślę, że też widział we mnie jakieś wsparcie, które mogłem mu po prostu gdzieś pomóc siatkarsko, czy ja byłem lepszy, czy gorszy, czy i to nie ma kompletnie znaczenia, jakbyśmy jakąś jednością. Ja grałem lepsze mecze, on grał lepsze mecze, zmienialiśmy się i to była fajna rzecz. I ja miałem swój charakter, mam swój charakter, więc myślę, że jakbyśmy się tak musieli naprawdę dogadać, to może byłby problem, ale na szczęście mieliśmy jeden cel,
i często, gęsto jeden cel jakby wiąże ludzi razem. Tak, to w ogóle tak fajnie, to niemalże tak hollywoodzko wyszedł ten 2014 rok, bo on tym tytułem zwieńczył swoją fajną karierę, fajną to delikatnie mówiąc, a ty rozpocząłeś od tytułu Mistrza Świata no taką naprawdę dużą karierę. Wspomniałeś o Nowosybirsku. To był też ważny moment, pewnie trudny, bo i to z dwóch powodów, te twoje dwa wyjazdy zagraniczne. Najpierw Olympiakos, a później Nowosybirsk. Olympiakos postrzegany był jako taki trochę krok do tyłu. No bo umówmy się, Liga Grecka do dzisiaj, także i w tamtym czasie, no była znacznie niżej notowana. Ty zdecydowałeś się, nie bałeś się tego ryzyka, a chwilę później poszedłeś do ligi, w której niewielu polskim siatkarzom, po pierwsze niewieli szli do Rosji, a mało kto się tam spełnił. Ty i tu zdobyłeś mistrzostwa i Grecji, i Rosji. Jakie to były te decyzje, jak one się rodziły? Nie no, nie ma co ukrywać, że Liga Grecka to nawet w tym momencie, to nie chcę nikogo obrażać, ale to jest no, nie wiem, 10. liga może w Europie, czy na świecie, nieważne jak to zaczniemy liczyć, może nawet dalej. Potrzebny był ci wtedy taki troszkę reset? No, nie to chodzi, że był potrzebny, tylko no, jakby ja bardzo długo czekałem wtedy też, bo odpowiedź z Rzeszowa, kończył mi się kontrakt, gdzieś tam był nowy trener, przychodził, już nie będę dokładnie. Włosi też zwlekali, pamiętam. Dokładnie, to nie było tak, Halbank i wszystko gdzieś tam po prostu nie, no to jeśli potem człowiek dostał ofertę po prostu i tak naprawdę podpisał kontrakt, to nie było tak, że a, usiadłem sobie przy kawie. I wymyśliłeś Olympiakos. Dokładnie, z żoną i mówimy, a, lubimy słońce, to idziemy do... Umówmy się, to tak nie wygląda życie sportowca. To było już bardzo późno, pamiętam, że graliśmy nawet Ligę chyba Światową, czy jakieś turnieje za Fefego de Giorgiego i też się pytał mnie, czy to nie stresuje mnie, czy coś. I takie wyglądało życie, tak wygląda życie sportowca. Ale ta decyzja tak naprawdę potem się okazała strzałem w dziesiątkę, bo odcięliśmy się, ja się odciąłem w ogóle od tego polskiego takiego pikiełka, czy to dziennikarskiego, czy siatkarskiego, nieważne. Gdzieś to dobrze zadziałało na moją głowę. Miałem bardzo fajną drużynę, potem się okazało, do bardzo doświadczonych zawodników, którzy grali na wszystkich arenach międzynarodowych. I to był naprawdę super czas. Do dzisiaj mam kontakt z wieloma ludźmi z klubu i zawodnikami, z którymi akurat grałem. I to był super czas. A potem Rosja. No Rosja to był na pewno jakby twardy trochę taki orzech, szczególnie taki rodzinny do zgryzienia, bo każdy sezon byłem, po połowę czasu byłem sam. Ale wszędzie samolotami. Tak, ale to akurat podróże i takie rzeczy były naprawdę poukładane. A te mrozy minus 30? To nie wychodzisz na dwór, no siedzisz w domu, w pokoju, w hotelu, nieważne. Jakby no wiadomo, no nie. Były raz momenty, było minus 45, pamiętam, i ledwo doszedłem do śmietnika wyrzucić się śmieci, no bo ledwo się oddychało. To są takie wspomnienia, że tak powiem, no mało ważne, ale pod względem klubu to top, jaki tylko można naprawdę spotkać. I można, myślę, że każdy polski klub mógłby pojechać i się uczyć jakichś takich minimalnych rzeczy. Tam można było przyjechać od rana do wieczora, siedzieć w klubie, jedzenie, masaże, nawet solarium mieli. Chyba mieli po prostu za dużo pieniędzy i musieli wydawać je na wszystko, czasami może niepotrzebne, ale niczego nie brakowało i takich klubów jest naprawdę, myślę, nie wiem, może z pięć na świecie. No jesteś jedynym polskim siatkarzem, który odniósł sukces w Rosji. Jedynym chyba, który ma mistrzostwo Rosji. Tak szukałem i nie znalazłem nikogo. Znaczy no Wilfredo Leon ma. No tak, ale powiedzmy, że Wilfredo zanim stał się naszym rodakiem. Jasne, wiem o co chodzi. Wiesz o co chodzi, że z ziemi naszej do tej rosyjskiej tam pojechałeś. Tak no dobrze i powróciłeś sobie do tego swojego ukochanego Rzeszowa, bo tu się twoje mistrzostwo Polski zaczęło. I czekaj, ja coś jeszcze wymyśliłem. Teraz mi musisz potwierdzić, czy to prawda. Będzie dowód, że się przygotowałem, albo że się nie przygotowałem, dobra? Debiut w reprezentacji Polski z Francją tu w Rzeszowie, prawda? Tak jest. To był mecz towarzyski, oficjalny towarzyski, nie wiem jak to określić, ale za Daniela Castellaniego. Tak, z Francją, tutaj w Rzeszowie, więc gdzieś ten Rzeszów, gdzieś zawsze. Francja Rzeszów. No słuchaj, jesteś rodzony w Bordeaux, to ty tak naprawdę nie nasz jesteś. Jakby się uprzeć. To do Wojtka i do Janki trzeba być potencjalnie. Czy ja jestem Francuz, czy Polak? Nie no, śmiejemy się. Tak, bo tato grał po prostu wtedy we Francji. Dokładnie. Nie no, jestem 100% Polakiem i to są fajne historie, można się pośmiać.
I kiedyś na pewno pojadę i chcę odwiedzić Bordeaux, w którym się Nie, bo urodziłem. ty musisz jechać, wiesz gdzie, tam do jakiegoś mniejszego tego ratusza, gdzie są te I archiwa, może. bo ty tam siedzisz, no, no wiesz, jakiś urzędnik francuski, Jean-Pierre, jakiś zapisał tam, że tu się urodził, no, Fabien. Teraz jest pytanie, czy coś mi to da, bo nie wiem, jakie są prawa, czy to jest to prawo krwi, czy jakieś rodzinne, czy różne Kiedyś było rzeczy. nawet takie prawo urodzenia, nie, że jak Tak się jest, tak jest. urodziłeś, mogłeś wystąpić o Tak obywatelstwo, ale jest. dobrze, że nie wystąpiłeś. Dobrze, że nie wystąpiłeś, no Raczej daj tak, spokój, raczej no, tak. Ja nie narzekam. no po co, nie mam to nikiego, my chcemy drzyzgę, no. Następne Następne pytanie. pytanie. Fabian, kiedy wracasz do reprezentacji? Oj, No musi paść to pytanie. wiesz, to jest pytanie do... Masz numer, może nie, jak ktoś ci da, to do trenera Grybicza. Nie do mnie, ja robię swoje, jakby to nie jest rzecz, która gdzieś siedzi mi w głowie. Miałem okres trudniejszy na rok temu, który to nie było dla mnie ani miłe, ani przyjemne, ale myślę, że dla nikogo by nie było, dla kogoś, kto poświęcił całą karierę na to, żeby zawsze być w reprezentacji, z którą były sukcesy, z którą były porażki, wszystko. I dla mnie to był trudny okres. Pamiętam, że to było prawie przed najważniejszymi tutaj meczami rok temu w Rzeszowie, przed playoffami. Też miałem jakieś niezłe wsparcie od klubu i od trenera Mendeza. Więc to też gdzieś tam mi pomogło, ale gdzieś taki miesiąc, dwa musiałem to sobie wszystko przetrawić. A teraz życie płynie dalej, no są inni, reprezentacja dalej gra, nikt się nie polska siatkówka się nie zawaliła, ma się dobrze, więc są rzeczy ważniejsze. Słuchaj, Fabian, bo to tak 33 nie w tym roku, nie? To takie lata Chrystusowe, one zazwyczaj są, lubią być przełomowe. Także wiesz, ja, o ile pamiętam, w wieku 33 lat straciłem nadmiernych 35 kilo. Ty nie musisz ani grama, ale to jest dowód na to, że coś ważnego się zdarzy w wieku 33, czego ja ci życzę strasznie. No. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Ja może aż tak przesądny nie jestem, szczególnie w strefie religijnej, ale ja mówię, ja jestem teraz szczęśliwy. Myślę, że gramy sezon niezły. Zdrowy jestem, to jest dla mnie najważniejsze i daję wszystko, co mam tutaj w klubie. Jak będę mógł dawać wszystko, co mogę w reprezentacji, to fajnie, nie, to odpocznę i dam jeszcze wtedy więcej w klubie. No dobrze, to na koniec. Jeszcze już jakiś Romeo tam do Julii gdzieś w przedszkolu smali cholewki. Czy już tato Fabian pilnuje, żeby żaden Jakiś Romeo kontrakt. za wcześnie się nie pojawił pod balkonem, Jakiś co? kontrakt, jakiś kontrakt chyba muszę podpisać z Julią, żeby tam do któregoś roku zakaz chłopaków. Nie no, umówmy się jeszcze, to jest Żartujemy. oczywiście. Niech się bawi. A Romeo to ona sama sobie wybierze, czy tato będzie chciał, czy tato Tak, nie bo będzie chciał. charakter ma raczej dość mocny, więc myślę, że na pewno my nie będziemy z żoną wpływać na to, czy będzie miała Romeo, czy innego Marka. Więc oby była szczęśliwa i żeby, że tak powiem, później, oczywiście, mówię, w dalszych latach każdy ją szanował i ona szanowała ludzi.